Zapraszamy na czyściochowe przygody! Pies Łapson i zagadka dla detektywa. Jarutka też tam gram. Był piękny czerwcowy dzień i ciepłe słońce zaglądało wesoło przez przedszkolne okna. Wśród czyściochów panowało wyjątkowe poruszenie. Następnego dnia wszystkie dzieci wybierały się na wycieczkę do pobliskiego parku, w którym właśnie otwarto nowy, wspaniały plac zabaw. Pani obiecała dzieciom, że drugie śniadanie odbędzie się na dworze i że całe, calutkie przedpołudnie będą mogły bawić się na nowym placu, huśtać się na nowych huśtawkach, zjeżdżać z nowych zjeżdżalni i wspinać się na nowe drabinki. Labirynty. Ja słyszałam, że na tym placu zabaw są takie labirynty, w których można się nawet zgubić. I ubrudzić. A ja na pewno się nie zgubię i nie ubrudzę. A ja wezmę ze sobą dużo kanapek. Gdybym się zgubiła, to będę miała co jeść. A ja myślę, że każdy z nas powinien mieć chusteczki do nosa, żeby wytrzeć sobie gila. I wodę. Przecież będzie gorąco i będzie nam się chciało pić. Tak właśnie rozmawiały ze sobą dziewczynki. Kotka Pupilka, świnka Zakatarzynka i lisica Rutka. Były bardzo przejęte i co chwila przypominały im się kolejne rzeczy, które mogą okazać się niezbędne podczas jutrzejszej wycieczki. O, poczekajcie, ja zrobię listę. O tu, na kartce. Przecież ty nie umiesz pisać. Wcale nie muszę nic pisać. Narysuję tutaj wszystko. Wszystko, co musimy zabrać. Kotka Pupilka wzięła z półki kartkę i kredki i narysowała po kolei kanapkę, wodę i paczkę chusteczek. Świnka Zakatarzynka dorysowała jeszcze mały plecak, a lisica Rutka przyczepiła karteczkę do przedszkolnej tablicy z rysunkami. O, widzicie, jaka super lista? Jelonek Gładzio, który do tej pory bawił się obok klockami, teraz podbiegł do tablicy. Wcale nie jest super. Ja wam pokażę, co powinno być na liście. Jelonek złapał kartkę i pobiegł z nią w stronę stolika z kredkami. Ej, oddaj! Czekaj. Oddam, jak ktoś dorysuje. I zanim dziewczynki zdążyły się naradzić, jak odzyskać bardzo ważną listę, Gładzio już z dumą podawał im kartkę. No, teraz dopiero to jest super lista. Na samym dole, pod rysunkami Pupilki, widniał teraz rysunek Gładzia. Był to duży krem z wyraźnym słoneczkiem na środku. To krem z filtrem. A po co nam krem z filtrem? Przecież nie idziemy na plażę. Ale będziemy na słońcu. Dlatego trzeba się posmarować. Znam się na tym. No dobra, niech będzie. Niech ci będzie. No, teraz lista jest już chyba pełna. Pupiku, czy widziałeś listę? Pupik właśnie układał na dywanie trasę dla pociągów i nie pomagał dzieciom w tworzeniu listy. A że zwykle był roztrzepany i nie zawsze pamiętał o wszystkim, o czym powinien pamiętać przedszkolak, jego siostra, kotka Pupilka, postanowiła się upewnić, czy jej brat wie, co zabrać na wycieczkę. Co? Ja widziałem! Pupik nie chciał, żeby dzieci uważały go za zapominalskiego. Wolał, żeby myślały tak o kimś innym. Ja wiem, co zabrać. To Łapson ma głowę na chmurce, nie ja. A mi się wydaje, że obaj czasem macie głowę na chmurce. Nie mówi się na chmurce, tylko w chmurach. Każdy ma czasem głowę w chmurach. Kiedy któryś z czyściochów o czymś zapominał, dzieci żartowały, że chodzi z głową w chmurach. Czyli, że jest bardziej zajęty swoimi myślami niż tym, co dzieje się wokół niego. No proszę, Łapson, wiesz, co mamy jutro zabrać na wycieczkę? Łapson był zajęty rysowaniem obrazka i zastanawiał się właśnie, jakiej kredki użyć do pokolorowania słońca, które grzeje tak ciepło jak dziś. Teraz podniósł wzrok znad kartki papieru. Ale że co? Czy wiesz, co mamy jutro zabrać na wycieczkę? No... On nie wie. Łapson nie wiedział. Pamiętał, że będzie wycieczka i że idą wszyscy razem na nowy plac zabaw, ale tak się tą wiadomością ucieszył, że od razu zaczął sobie wyobrażać, jakie to wspaniałe atrakcje mogą tam czekać.
a że zawsze od razu rysował to, co wymyślił, tak więc chwycił kredki i z rozmarzeniem tworzył właśnie obrazek podniebnej karuzeli z kolorowymi krzesełkami, huśtawek w kształcie rakiet, wielkich tuneli przypominających podwodne łodzie i... Łapson przecież rysował obrazek. Nie widział, co jest na naszej liście. Łapson, zobacz. Tu jest coś do jedzenia, tu coś do picia. A tu coś do wytarcia gila, a tu... Tak, jasne, przecież wiem. Łapson też nie chciał, żeby wszyscy uważali go za zapominalskiego. Tylko pamiętaj o kremie. Tak, wiem, to znaczy o kremie, ale takim do jedzenia. Do jedzenia? Wszystkie czyściochy zaczęły się śmiać i Łapsonowi zrobiło się przykro. Oj, Łapson! Nie chodzi o krem do jedzenia, tylko o krem z filtrem do ochrony przed słońcem. No jasne, jasne, że do ochrony przed słońcem. Myślicie, że ja nie wiedziałem? Ja wiedziałem, tylko żartowałem. A mi się wydaje, że miałeś je na głowę na chmurkach, znaczy w chmurach. To się Łapsonowi nie spodobało. Zmarszczył brwi i powiedział: nieprawda, nie mam wcale głowy w żadnych chmurach. Mam głowę tu, na swoim miejscu. I będę pamiętał o wszystkim. O wszystkim. Sami zobaczycie. Wszystkie czyściochy roześmiały się wesoło, a za chwilę nikt już nie pamiętał o całej sytuacji. Nikt oprócz Łapsona. Jak oni mogli powiedzieć, że chodzę z głową w chmurach? To niesprawiedliwe, ale tym razem się postaram. Zabiorę ze sobą wszystko, wszystko co trzeba. Tak właśnie myślał sobie Łapson, wracając do domu z przedszkola. Tak myślał także następnego dnia, kiedy obudził się rano. Plecak już czekał przy łóżku. Trzeba było tylko spakować do niego wszystko, co było na liście kotki pupilki. Łapson wrzucił do plecaka po kolei chusteczki i butelkę wody i kanapkę. Wciąż miał jednak poczucie, że o czymś ważnym zapomniał. Na pewno o czymś zapomniałem. Tylko o czym? Łapson stał na środku pokoju i drapał się po głowie. Przez okno wpadały promienie porannego słońca. No właśnie, słońca! No tak, krem z filtrem. Łapson pędem pobiegł do łazienki i otworzył szafkę z kosmetykami. Stało tam mnóstwo różnych kremów i przez chwilę nie był pewien, który krem jest odpowiedni. Zaraz jednak dostrzegł brązową tubkę z narysowanym na opakowaniu słoneczkiem. To musiał być ten krem. Łapson wycisnął sporą ilość na łapkę i posmarował sobie dokładnie najpierw buzię, potem rączki, a potem nóżki i brzuszek. Wciąż czuł, że użył kremu zbyt mało, a bardzo chciał zrobić wszystko najlepiej, jak umiał. Dlatego po chwili namysłu wziął jeszcze trochę i ponownie posmarował się dokładnie. No to teraz chyba będzie dobrze. Tak Łapson powiedział sam do siebie, a potem wrzucił krem do plecaka, z zadowoleniem zapiął suwak i popędził do przedszkola. Plac zabaw był naprawdę wspaniały. Czego tu nie było? Drabinki, karuzele, huśtawki i drewniany domek i mnóstwo innych rzeczy. A wszystko nowiutkie, kolorowe i błyszczące. Czas mijał dzieciom bardzo szybko i ani się obejrzeli, a już była pora drugiego śniadania. Wszystkie czyściochy usiadły na ławeczkach i wyciągnęły swoje kanapki. Wow, Łapson! Pamiętałeś o kanapce! Łapson siedział właśnie z kanapką w jednej łapce i patykiem w drugiej łapce i z uwagą rysował coś na piasku. Ale o kremie chyba zapomniał. Wszyscy spojrzeli na psa Łapsona. Ojej! Co ty ze sobą zrobiłeś? Co ci się stało? Pupilka podbiegła do Łapsona i zaczęła przyglądać mu się dokładnie.
Łapson podniósł wzrok znad swojego dzieła, które z taką uwagą rysował na piasku. Mi? Nic. A co się niby miało stać? Jesteś bardzo, bardzo opalony. Wyglądasz, jakbyś wrócił z wakacji. Dlaczego zapomniałeś o kremie? Ale ja o niczym nie zapomniałem. No może, ale nie posmarowałeś się tak, jak trzeba. Posmarowałem. Ale jak to? To dlaczego jesteś taki opalony? Przecież krem nie sprawia, że się nie opalamy, tylko że opalamy się wolniej i nie docierają do nas szkodliwe promienie. Ale dalej możemy się chyba trochę opalić, nie? No właśnie, trochę, a ty jesteś cały brązowy. To bardzo brązowy. Faktycznie. Skóra Łapsona zupełnie zmieniła swój kolor. Teraz była bardzo, ale to bardzo brązowa. To wszyscy musieli przyznać. Nie chciał tego przyznać tylko sam Łapson. No, nie jestem opalony. Nie mogę być opalony. Założyłem na siebie dwie warstwy kremu. Nie mogłem się opalić, skoro wy nie opaliliście się wcale. Łapson nie miał już ochoty dłużej z nimi rozmawiać. Czuł, że to wszystko jest bardzo, ale to bardzo niesprawiedliwe. Poderwał się z miejsca, rzucił na ziemię swój patyk i pobiegł w stronę drewnianego domku pod płotem. Chciał się schować. Chciał być sam. Było mu źle i smutno. A przede wszystkim nie rozumiał, dlaczego on jeden tak bardzo się opalił, skoro na dodatek użył kremu. Pozostałe czyściochy też tego nie rozumiały. Cała sprawa była bardzo tajemnicza. W tej historii mnóstwo jest zagadek. Czemu wszyscy mamy twarze blade? Czemu tylko buzia psa Łapsona jest tak bardzo, bardzo opalona? Jak myślicie, czemu? No właśnie, czemu? Może Łapson zamiast kremu nieopatrznie użył dżemu. Aha. Się dżemem wysmarował, że od tego aż zbrązowiał. No co ty? Może mu się wydawało, że smaruje kremem ciało. Bardzo możliwe. A naprawdę tak nie było, tylko mu się to przyśniło. W tej historii mnóstwo jest zagadek. Czemu wszyscy mamy twarze blade? No właśnie. Czemu tylko buzia psa Łapsona jest tak bardzo, bardzo opalona? Dlaczego jego buzia jest taka brązowa? No właśnie, ja tego nie rozumiem. Ale w sumie ładnie mu w tym kolorze. Czemu tylko buzia psa Łapsona jest tak bardzo, bardzo opalona? Czemu? Jest tak bardzo, bardzo opalona. Dlaczego? Ja wam powiem prosto z mostu. Łapson kłamie nam po prostu. Stroi tylko smutne miny. Nie chce przyznać się do winy. O nie! Przestańcie, to niemożliwe. Łapson by tak nie zrobił. Trzeba z nim po prostu porozmawiać. Na pewno wszystko się jakoś wyjaśni. Kotka Pupilka, choć z natury była raczej nieśmiała, teraz poczuła, że musi wziąć tę sprawę w swoje ręce. Przecież Łapson był jej przyjacielem, a przyjaciół nie zostawia się w biedzie. Pozostałe czyściochy zgadzały się z tym wnioskiem i teraz zaczęły się tłoczyć przy wejściu do drewnianego domku. Tu się pcha! No, nie pchajcie się tak! Nie zmieścimy się wszyscy do środka. Posłuchajcie, ja jestem najlepszą przyjaciółką Łapsona, a ty, Gładziu, najlepiej z nas wszystkich znasz się na ochronie przed słońcem. Dlatego my tam pójdziemy. No, spokojnie, my z nim porozmawiamy. Pupilka i Gładzio weszli razem do drewnianego domku, w którym siedział smutny Łapson. Łapson. Łapson siedział w kąciku z nieszczęśliwą miną i milczał. Taki opalony, nawet fajnie wyglądasz, wiesz? No. Łapson nadal milczał uparcie, choć miło mu się zrobiło, że Pupilka tak o nim powiedziała. My ci trochę zazdrościmy, że chodzisz z głową w chmurach. Masz tyle super pomysłów i tak fajnie rysujesz i... Ale Pupilko, tym razem naprawdę o wszystkim pamiętałem i naprawdę wysmarowałem się tym kremem. A można wiedzieć, jakim to kremem się wysmarowałeś? Czyściochy
Rozejrzały się dookoła, żeby zobaczyć, kto zadał to pytanie. I wtedy dostrzegły, że z plecaka Gładzia wystaje mała buteleczka. O, filtrak! Tak, był to filtrak. Kremowy przyjaciel jelonka Gładzia, który zawsze pomagał jelonkowi dbać o zdrową skórę i chronić ją przed słońcem. Filtrak słyszał całą rozmowę i postanowił pomóc czyściochom w rozwiązaniu zagadki. No normalnym kremem. Był w brązowej tubce i miał narysowane słoneczko. A czy wiesz, ile jest odmian kremów ze słoneczkiem na opakowaniu? Nie wiem. A ile? Też nie wiem, ale sądzę, że bardzo dużo. Łapsonie, a czy może masz przy sobie krem, którego użyłeś? Łapson z przejęciem wyciągnął z plecaka brązową tubkę i położył przed przyjaciółmi. No, widzicie? To zwykły krem. Filtrak pochylił się nad tubką i powoli w skupieniu przeliterował napis. A potem odwrócił się w stronę czyściochów i powiedział uroczyście. Samoopalacz. Posmarowałeś się, Łapsonie, samoopalaczem. Samo co? Samoopalaczem. A co to takiego? Tu przez tłumek czyściochów stojących pod domkiem przecisnęła się lisica Rutka. Ona dobrze wiedziała, co to samoopalacz. Samoopalacz to taki krem, którym smarują się dorośli, żeby mieć brązowy kolor. W ten sposób ma się przez kilka dni taką jakby sztuczną opaleniznę. Czyli, że moja opalenizna jest sztuczna? Najprawdziwiej sztuczna na świecie. To było rozwiązanie zagadki. Wszystkie czyściochy zaczęły się śmiać, a najbardziej radośnie śmiał się Łapson. Śmiał się, bo śmiesznie było mieć sztuczną opaleniznę. Ale jeszcze bardziej cieszyło go to, że wszystko się wyjaśniło. Kiedy wreszcie przestali się śmiać, filtrak chrząknął znacząco. Chciał im jeszcze coś powiedzieć. Cicho. Pamiętajcie, nie można stosować kosmetyków, których nie znacie. To bardzo ważne, bo może dojść do różnych, niepotrzebnych pomyłek. Czyściochy pokiwały głowami ze zrozumieniem. Tak, nikt nie chciał pomylić się tak jak Łapson. Filtraku, a czy to znaczy, że Łapson już na zawsze będzie opalony? Nie, świnko. Samoopalacz zmyje się w ciągu kilku dni. Ale zanim to się stanie, mam dla ciebie, Łapsonie, trochę prawdziwego kremu z filtrem. Filtrak podarował Łapsonowi trochę prawdziwego kremu z filtrem, żeby mógł już bezpiecznie biegać po całym placu zabaw. Wszyscy także przeprosili Łapsona za żarty, które sprawiły mu przykrość. A Pupik dał mu nawet pół swojej kanapki. No, bo było mu naprawdę, ale to naprawdę głupio. Wiesz, Łapson, ja też czasem chodzę z głową w chmurach. I na twoim miejscu też na pewno bym się pomylił. Mam pomysł. Może założymy chmurkowy klub dla wszystkich zamyślonych i zapominalskich. Tak, super pomysł! To będzie tajny klub, o którym będziemy wiedzieli tylko my. Super, tylko my. No może powiem. I tak wszystkie czyściochy całe popołudnie bawiły się w tajny chmurkowy klub. No bo każdy przecież czasem bywa zamyślony lub zapominalski. A słońce świeciło im jasno. Więcej naszych przygód oraz czyściochowe piosenki znajdziesz na kanale Czyściochowo na YouTube oraz Spotify.